Prognozy są takie, że w ciągu najbliższych 3 lat zdecydowanie zabraknie pilotów. To znaczy sytuacja, która miała miejsce w 2019 roku, kiedy już brakowało pilotów, będzie de facto się pogłębiała, dlatego że wiele linii jednak będzie się rozwijało. Znowu Ryanair jest tutaj bardzo dobrym tego przykładem, ale nie tylko Ryanair. Pamiętajmy też, że w tym okresie pandemii wiele osób przeszło to na emeryturę, albo na przykład po prostu zrezygnowało z pracy z różnych powodów osobistych. W związku z czym tych miejsc pracy się pojawia więcej, więcej samolotów, to też oznacza większa ilość pilotów. Niedobór pilotów może tak naprawdę oznaczać dla nas pasażerów na przykład odwołane loty. Już to widzieliśmy w niektórych momentach w ostatnich miesiącach. W Stanach Zjednoczonych tego lata już było kilkaset lotów odwołanych. I to jest to, co nam ewentualnie grozi, jeśli tych pilotów na rynku nie będzie. Myślę, że największym problemem dzisiaj, największym wyzwaniem, które stoi przed młodymi osobami, które chcą zostać pilotami, to są środki finansowe. To szkolenie niestety jest drogie, nie ma innego wyjścia, latamy na samolotach, wzbicie każdego samolotu w powietrze jest siłą rzeczy kosztowne, w związku z tym to jest największa bariera. Myślę, że tutaj pomoc młodym ludziom, którzy chcą zostać pilotami, finansowa, czy to w postaci jakichś dotacji, czy w postaci nawet kredytów, bo to też jest rozwiązanie. Pamiętajmy, że pilot ma bardzo dobre zarobki, w związku z czym będzie bardzo łatwo mu spłacić taki kredyt, natomiast najpierw musi te pieniądze wyłożyć. A mówimy o młodych ludziach, tak? Więc bardzo ciężko spodziewać się, żeby 20-latek na przykład był w stanie wyłożyć pieniądze na to, żeby zostać pilotem w liniach lotniczych. Są ogólnie rzecz ujmując dwie ścieżki. Jest tak zwana modułowa i zintegrowana. Modułowa polega na tym, że tak jak nazwa wskazuje, robimy pewnego rodzaju moduły. Zaczynamy od pierwszej licencji, to jest licencja PPL, następnie robimy kolejne uprawnienia, aż na końcu robimy licencję zawodową i uprawnienie do lotów w załodze wieloosobowej. To się robi takimi etapami. Zaleta tego rozwiązania jest przede wszystkim możliwość rozłożenia tego w czasie, w związku z czym także i koszt rozkłada się w czasie. Możemy to też pogodzić, powiedzmy to, ze studiami czy życiem zawodowym, bo robimy to, można powiedzieć, trochę w przerwach. Nie jest to wskazane, ale jest to możliwe. Druga opcja, zintegrowana, to jest takie szkolenie, gdzie zaczynamy od początku i trochę traktujemy to jak studia, czyli przez około 1,5 roku do 2 lat w zasadzie zajmujemy się tylko tym. Nie ma czasu już na inne studia, nie ma czasu na pracę, musimy całkowicie się poświęcić temu. Natomiast jest to najkrótsza ścieżka. W ciągu tych 18 do 20, w naszym przypadku to jest 18 do 21 miesięcy, jesteśmy w stanie od zera zostać pilotem w liniach Ryanair. W przypadku zintegrowanego szkolenia to jest 59 900 euro. W przypadku modułowego jest to dość podobna kwota, ale tak jak wspomniałem, bardziej rozłożona w czasie. Tutaj jak długo zależy tak naprawdę od danej osoby, ona decyduje, jak szybko to szkolenie odbywa.